Gdy pewnego razu robiłem timelapsa, zauważyłem piękne chmury, piękne kominy wznoszące. Byłem blisko lotniska w polskiej Nowej Wsi koło Opola. Pomyślałem, zajrzę, popatrzę, jak latają szybowce, a przy okazji odkryłem coś ciekawego, coś nowego na temat II wojny światowej. Oto lotnisko. Dzisiaj lotnisko tętni normalnym życiem sportowego lotniska Aeroklubu Opolskiego. Obecnie na terenie lotniska, na jego obrzeżach powstała baza śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego HEMS. Działa tu lotnicze pogotowie ratunkowe. Obsługuje ona cały region, a w razie konieczności całą Polskę. Przenieśmy się teraz do roku 1936, gdy były to tereny niemieckie. Budowę lotniska rozpoczęto w 1936 roku. Na obrzeżach powstały 23 bunkry służące jako magazyny amunicyjne i bombowe. Pozostałe zaplecze to hangary, magazyny paliw. Otwarcie lotniska nastąpiło w 1937 roku, a w 1939 przeniesiono tu sportową grupę lotniczą ze słynną pilotką doświadczalną Hanną Reich. Następnie sukcesywnie zmieniano je w lotnisko wojskowe. Stacjonowały tu sztukasy 77. Pułku Bombowego Nurkującego pułkownika Gintera Schwarzkopfa. Pierwszego dnia wojny o godzinie 4.30 wystartowały stąd samoloty i o godzinie 4.40 rozpoczęły drugą wojnę światową, bombardując liczące wtedy 15 tysięcy mieszkańców miasto Wieluń. Była to pierwsza zbrodnia II wojny światowej. Miasto w dużej części legło w gruzach. Jest koniec sierpnia 2020 roku. Zawsze przy sprzyjających warunkach szybownicy doskonalą swoje umiejętności. W kilku zdaniach przedstawię Wam kuchnię latania szybowcami przy użyciu wyciągarki. I jeden z podstawowych warunków to dobry układ chmur oraz kliny wznoszące. Wszyscy obserwują i szukają ciekawych chmur. I wreszcie jest. Szybowiec podczepiany jest do liny holowniczej, do wyciągarki i możemy startować. Po osiągnięciu stosownej wysokości szybowiec rozpoczyna nurkowanie i wyczepia spadochron. Lina holownicza swobodnie opada na ziemię na spadochronie. Szybowce czekają, a więc samochód rusza po linę holowniczą. Samochód przywozi linę holowniczą, która za chwilę zostaje podczepiona do następnego szybowca.
No i znowu szukamy chmurek. Szukamy kominów znoszących, kiedy będzie można wystartować, kiedy będą najlepsze warunki. Kolejny szybowiec wylądował, a więc teraz kolej na nas. Tylko gdzie te chmury, gdzie te kominy? Czekamy, czekamy, szukamy dobrych chmurek. No i oczywiście miejsca na niebie, ponieważ robi się bardzo gęsto. Doloty, a właściwie zbyt bliskie lądowanie kończy się ściągnięciem samochodem szybowca, który do Malty nie dotarł. No i co? Rozpoczyna się dyskusja. Dlaczego tak szybko wylądowałeś? Dlaczego nie wylądowałeś bliżej? No, no to, a ile mogę się szlaku? 50, no. Nie 80. Nie. Góra. No może 84. Nie włączyłem. Ale serio nie włączyłem. Tak zapobiegawczo. Wszystko jest okej. Okay. Żart i humor u szybownika to podstawa dobrego latania. Powtórka szczeglisty. Znosimy się na odpowiednią wysokość, nurkujemy, wyczepiamy linę. Lina holownicza jest złożona przez samochód i następny w górę. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu koledzy szybownicy jeszcze nie raz wpuszczą mnie na lotnisko Aeroklubu Polskiego. Do zobaczenia, do następnego razu.